Dzień dobry, dzień dobry. No jest właśnie 5 rano. Gdzie są moje okulary? My eyeglasses. Ok. No czas. Na dzisiaj w ogóle postanowiliśmy jechać do Davao. Dlatego ja wstałem, no ja jako odpowiedzialny. Tu na Filipinach oni, jakbym ich nie obudził, zaraz ich obudzę. To będą spać do 12. Zobaczcie, 5 rano. Na dworze jest tak. Ładny poranek dzisiaj. Brama otwarta. Samochodzik już czeka. O. Ma polską rejestrację. No nie taka polska. To jest taka improvised number. Na tym można by było jechać, ale nie wiadomo, czy dojedzie. No. Sobie ustawię lepszy kąt. O. Dobra. Wszyscy śpią w domu. Sobie kawę zrobię. To się coś takiego na Filipinach pije. O, taka kawa. Taki Nescafe stick. Powinienem nie robić reklamy, ale dobra. Woda jest gorąca. Sorry, że tak zasłaniam kamerę. Sorry. Najcover to jest kamera. No, pranie jeszcze w nocy robiliśmy. Już się suszy. Nawet na lampie. I tu wszędzie. I nawet na tym oknie piszą spodnie jakieś. To zanim ich pobudzę, bo już czas prawie, to jeszcze sobie kaweńkę na tarasie. Siorbnę, papierocha na świeżym powietrzu. To co, dodawał to jest około 300, jesteśmy teraz w Butuan City. From Butuan to Davao City about 300 km, 300 maybe 50, może 350 km. No to co, jak wyjedziemy gdzieś, zanim się ogarną, będzie, nie wiem, 6:30, może przed. Niech dzieciaki najwyżej na śpiąco do tego samochodu wsiadają, prześpią się w samochodzie, nie ma problemu. A ten... No i tak liczę, co? Kiepskie drogi na Filipinach są. Kiepskie. To myślę, że ta podróż zajmie około 6
6 godzin? 6, na pewno 6. Dlatego, że po drodze się zatrzymujemy i w 7-Eleven na kawę i gdzieś tam do kibelka, a jeszcze muszę zatankować przecież przed wyjazdem. Niby nalany mam trochę, ale to ja lubię mieć pełny bak. Nie wiadomo nigdy, co się stanie. A tu po drodze dodawał, to mamy kilka razy po górach się przejeżdża przez takie łańcuchy górskie. To kilka razy, ze 3 razy. I jak tam coś się stanie, to porażka. No a kawa z rano to najlepsza. Zaraz mnie tak pogoni, żeby sobie jeszcze wyjść po kawie. Oho, po kawie. To kochani, ja mam tak rano, jak wypiję kawę na gorąco, taką ciepłą, taką gorącą, a jeszcze wieczorem jem zawsze owoce. Jemy jabłko albo jakieś tam inne owoce. No, to po takiej kawie rano, zaraz do kibelka, elegancko człowiek się będzie czuł cały dzień. No tak. Ładny ten poranek jest, ptaszki śpiewają. Dobrze, że radio żadne nie gra, bo miałem inny film, nagrywałem dla was film w restauracji. Kurde ty, radio grało, YouTube mi zbanował Facebook, bo tam jakaś piosenka w radiu leciała, która niby copyright. So sorry, musimy teraz troszeczkę, wiesz, zamówiłem już takie mikrofony tutaj, o. Z wyciszaniem, że będziecie słyszeć tylko głos mój i trochę tam z zewnątrz, bo jak leci radio albo jakiś nie wiem, to zaraz copyright, szkoda kanału. No, a tak poza tym, to nie wiecie, ja jestem na Filipinach już od 2011 roku, czyli co, 13 lat. Jestem chyba jednym z największych weteranów tutaj na tych Filipinach z Polaków. Ale to nie wszystko. Zanim na Filipiny przyjechałem, to byłem w Chinach. 15 lat. No, niecałe. 14 z hakiem. Byłem też w Tajlandii 8 lat. Także mam nadzieję, że jak ktoś jest zainteresowany, żeby pogadać, niech napisze komentarz z pytaniem. Ja na pewno odpowiem w miarę realistycznie, jak to tam było wszystko. No. A na Filipinach? A i było i z górki, i pod górkę. Raz pod wozem, raz na wozie. I tak to jest. Zaczęło się na wozie, potem było się pod wozem. Ze 2 razy. No, też długa historia. Też opowiem. Ten kanał jest po to, żebyście wiedzieli, jak naprawdę na Filipinach jest. I no i jak to jest z Filipinką, bo to moje życie teraz to jest, to mam, no mam Filipinkę, no. Mam dzieciaki. Dziewczynka, którą widzicie, to jest adoptowana. Ona nie jest taka adoptowana, ona to jest siostrzenica. To jest córka siostry mojej żony. Ta wyjechała do Saudi, do Arabii i oni tam na kontrakt na 2 lata. To już drugi raz, przedłużyła sobie o kolejne 2 lata. No i ta mała, tutaj wzięliśmy ją, bo tak naprawdę to dziadkowie wychowywali. Ma jeszcze braciszka. No ale wzięliśmy tylko jedno do nas. I ten. I no bieda tam w domu. Zobaczycie sami, bo tam jedziemy. Dawał, to będzie między innymi dom rodziców mojej żony. I tam zobaczycie, to jest prowincja, to jest wiocha, ale mają zajebistą plażę, fajną. No nie taką super fajną, jak lubię, ale też ją lubię. Z tego powodu, że ma tam, że piach tej plaży jest czarny, ale czysty. Natomiast wybrzeże jest, no piękne. Później wam pokażemy. No. Dobra, idę ich obudzić. Czas najwyższy, żeby wstawać. No, będzie zaraz dramat. Mm.
No, wstajemy, wstawać. Zaczniemy tutaj. Szan. A, zaczniemy tutaj. Ja to jej nie dobudzę. O, jedna śpi i drugi. Han. Hello. Let's wake up. It's already time, look. It's already daytime, morning. Jedziemy do Dawał. Daniel. Dobry jesteś, synek. To jest mężczyzna. Real man. Wake up easy. Chodź, Han, wake up. Sean. O, let's go Dawał. Chodź, we go Dawał. Wake up. Let's go to the car. O, wake up. Come on. Let's go Dawał, oj. We go see grandpa and grandma. Lolo and Lolo Sunny. Come on. No, mówiłem, że tak będzie. O, madame already, she's already wake up. Daniel, hello dziecko, wake up. Let's put some toys in the car, okay? The car is open, Tarana. White car? White car, go. That was a good one, Linda. What toys you take, Daniel? Put this, daddy. Okay, let's go. Open the gate. Here, this one here. Chang. You put that. How did you put the big oven? Yeah, I put it because it's broken. Are you bringing the rest one? A, dlatego właśnie to jest też między innymi powód. Zobaczcie, jest zapakowany piec. Jest zepsuty. O, termostat chyba się... Chyba termostat nie działa. Pojedziemy tym. Połóż zabawki, put your toys. Close the door. Przygotowania, moja żona gotowa, czy nie? No baby to się grzebią. O, prawie. Okej. No i dobra, jedziemy. Życzcie nam szczęśliwej drogi. Children already here. W zasadzie to powinienem normalnie otworzyć sobie okno. Zaczynamy podróż, licznik 00. No i tym takim sposobem dojechaliśmy do Tagum City. Jakaś godzina drogi z hakiem do Dawał. Trzęsie mi się ręka trochę. Nie wiem, czy do tej pory, ale kiedyś tutaj dynastia taka, że tak powiem,
takiego, że tak powiem, rządcy, naczelnika miasta, to byli do Chińska, to Chińczycy. No i to miasto tak trochę po chińsku, ta główna droga wysadzona palmami, to tak jak w Chinach widziałem. Duże, szerokie ulice, zresztą, o, tam jest jeszcze taka podulica, taka poboczna, która wcale nie jest mniejsza od tej. Nawet ładnie tutaj jest. Taką, no nie powiem. Bardzo fajne miasto. Bardzo fajne miasto. To znaczy, duże miasto. A teraz to jest Tagum Bridge. Taki, nie wiem, trzy lata temu taki projekt był. Grzebali się z tym mostem. On praktycznie to jest taki most nad miastem, nad centrum miasta. O, tutaj po bokach to widzimy jakieś galerie, czy tam hardware, czy tam spożywcze, czy tam ogólnobranżowe, wielobranżowe. Wszystko jest na dole. Miasto jest na dole i sobie jedziemy po takim moście, niby przejazd, a bezpłatny, wygląda jak autostrada. Coś takiego jak w Tajlandii. Jest taka autostrada z Bangkoku chyba do samej Pattayi albo do Chonburi. Ale to jest ze 100 km w Tajlandii. To jest most o długości 100 km i jest autostrada na moście. Tylko że płatna. Tutaj nie. O. No i tam później się zaczyna jeszcze miasto. Ten most dotąd jest. Co w zupełności bardzo, bardzo usprawnia komunikację w mieście. No. Tutaj troszeczkę będziemy przyblokowani, no ale to tak jest. Już jest praktycznie wyjazd z tego miasta. Nie taki typowy wyjazd, bo to jeszcze miasteczko, ale takie peryferie. Centrum i na prawo, i na lewo, zwłaszcza na prawo. Zagłębie takie centro, jak to się mówi po polsku? Centrum miasta. No i my tak rzeczywiście to omijamy. I droga, a nie wiem jaki to jest numer, ale praktycznie z Butuan, z naszej miejscowości, to też duże miasto, jedziemy do Davao praktycznie jedną drogą, jedną główną drogą. Ona tak przecina wyspę z północy na południe i na południe jedziemy. Davao jest na południe. No proszę. Każde miasto to są takie motorki trzykołowe. Każde miasto, no, swój kolor ma. Tu w Tagum akurat są zielone. I to też jest tak, że na przykład taki motorek w dużym mieście, taki trzykołowy, on tam do centrum wjazdu nie ma. Ale nie we wszystkich miastach. Dlatego jest straszny młyn, korkuje się. To są dziadziusie, to są albo łebki, albo dziadziusie. Szpanerzy łebki sobie tak te tricykele tak sobie szprycują na jakieś takie limuzyny prawie że. No. Albo dziadziusie i wiecie, a najciekawsze jest to, opowiem wam teraz historię, że na ten motorek to trzeba mieć specjalne prawo jazdy. Profesjonalne. A oni jeżdżą, zobaczcie, środkiem jedzie tutaj przy tym, tą szybką arterią. On sobie jedzie tutaj pomalutku. I teraz go trzeba omijać. A jeszcze wozi pasażerów. Niesamowite. Mam miasteczko ładne. Sami widzicie. Tagum. Dobre miejsce na biznes. Myślę, też myślę o tym w przyszłości. Może tutaj coś zrobimy. Na tym.
jeszcze na moją mordkę sobie popatrzcie. Zobaczcie, człowiek spał 2 godziny. No bo co? Tak jak mówię, zamykamy robotę, zamykamy restaurację w Butołanie o 11. Potem jedziemy do Szoarmy, bo to jest nasz drugi biznes. Tam to jest otwarte do 12, no to trzeba było kasę zliczyć. Z jakieś ustalenia zrobić na jutro, znaczy na dzisiaj, bo nie ma nas w mieście, więc trzeba było jakieś wytyczne im zostawić. No to do domu na 12.30, 12 z hakiem. I tak jakbyś mi się spać nie chciało, do drugiej, do trzeciej praktycznie przy internecie. A o 5 pobudka, i to już widzieliście, nie? Pobudka. Taki ryj zaspany miałem rano, że hej. A zresztą spać mi się chce, zwłaszcza teraz tak. Oni spali długo. Zresztą Filipińczycy uwielbiają coś. Moja żona, ona sobie enjoy travel. Bardzo enjoy, ona zawsze tak enjoy travel. Także jak tylko gdzieś jedziemy w dłuższą trasę, no to ona super. Tylko otwórz jej klimatyzację na maksa i ten. Młody już nie śpi. Cześć Daniel, say hi. Pokaż, jakieś zabawki masz, no fajne. Ale są super te zabawki. Which is your favorite? The purple or the orange? What is your favorite, Daniel? They have name? Tell me the name. Huh? Catnap and Kotkop. No, a Shanshan tutaj sobie śpi z tym. Nie śpi. She not sleeping. She is beautiful, guapa already. Grade 2, druga klasa. Trochę z opóźnieniem. No i dzisiaj mamy trochę inny schedule jazdy, bo na ogół mamy więcej postojów niż dzisiaj. A poza tym jest taka stacja Shella tutaj, na której się zawsze zatrzymujemy. Albo żeby się umyć, jakąś twarz, albo na kawę. No i do kibelka. Mają też sklep z pączkami. Takie donaty, Dunkin' Donuts. To czasami to kupujemy, ale słodkie. Cholera jasna. Nie wiem dlaczego. No. To pomarańczowe to wczoraj przyszło pocztą. Zamówiliśmy z Allegro. Tu tego filipińskiego to się nazywa Shopee. A ja na to mówię Allegro. Zobaczcie, cały czas to jest ten. O nie, ładnie tutaj jest, to ładnie. No i tak. Nie wszystkie miasta są takie zadbane. Mamy na spokojnie, jak tam na liczniku. Na liczniku jest spokojnie. 80, 70. Taka. Tak jak w Polsce, co nie? Nie wiem, nie pamiętam jak to w Polsce się jeździ, ale za miastem na obwodnicy to tak jakoś można chyba. O, samochód się zepsuł komuś. Szkoda, szkoda. Bo to kupa nerwów. No. I takie zepsucie się samochodu tutaj na trasie to już to na pewno kosztowne. Ale Filipińczycy cuda potrafią robić samochodami. Zresztą pamiętam to ze swoich czasów. Ja jestem 72 rocznik. No to wiecie co? Komuna. A po komunie, kiedy już można było samochody kupować, bo jak w komunie, to nie. W komunie, za komuny, to się stało w kolejce za samochodem. Nawet jak już był zapłacony, to po 2 lata się czekało na samochód, po 3, żeby dostać Fiata dużego. Fiat duży, sus, rarytas. O Polonezie to nawet nie ma co wspominać. No ale potem, jak po stanie wojennym, bo o czym chciałem powiedzieć, że to się też narodziło, jak zaczęli się samochody ściągać z Niemiec. Pojawiło się samochodów w Polsce dużo i warsztatów samochodowych też. No i ludzie klepali.
naprawiali. To też złota rączka, zawsze z byle czego potrafili samochód naprawić. Zresztą mój pierwszy Audi, to też miałem Fiata dużego kiedyś, to go po prostu dałem jako koszty sprowadzenia Audi. Dostałem od Niemca Audi, pracowałem w Tartaku dość długo. No i ten Niemiec tak dał mi Audi, w zasadzie sprzedał. Ale że to Audi się zepsuło, miałem mu to spłacać na raty. Ono się zepsuło chyba po drugim razie, jak do Polski jechałem. I to poważnie, bo pękła głowica. No to mówił, żebym już to za tego Audi nie płacił. Sobie kupiłem głowicę, drugą założyli mi w Polsce w Barlingu, bo ja jestem z Barlinka. Barlinek. Województwo szczecińskie, deska barlinecka, jak ktoś słyszał. No. To teraz Filipińczycy. No wszystko, cuda z samochodami robią, nawet spawają. No dobra, nie zanudzam, jedziemy dalej. Bo to już dawał za jakieś 40 minut. Pozdrawiam. Okej. Okay. Bring my oven, finally in Davao City. Bring my oven to the door. Let's see. This is Annalina. Hello. She is the sales lady. So lady, nah? Sales lady. Sales girl. I'm testing this oven now. And hopefully tomorrow or Saturday we can bring it back to Butuan. Car is arrived. My wife is. So darling goes against night. Oh, the height is like that. It's supposed to be like this. This is Shang Shang. And Daniel is still sleeping. No, jesteśmy teraz na kolacji. Nazywa się to jakiś tam bufet. Amigo coś tam. Yes, Tigo City. Pokażę wam, co, jakie jedzenie tutaj jest. Zobaczcie sobie drinks. Ale ładnie to jest wszystko. Muszę spróbować jakieś ciastka. Są wypieki. No jest tutaj curry kontra fryż. Tu te curry. Czeka jakiś tam mechanizm. Boże. Nawet jest pizza. Już nie ma. Zupy. Owoce. No, trochę mi tak głupio, bo ludzie... Ludzie sobie wybierają jedzenie, a ja ich filmuję, bo to im się nie podoba na pewno. No i dobra. Ups. O. No tutaj już jemy. To sobie kamerę ustawię. To sobie zobaczycie, jak jemy. Thank you.
są też drinki. Thank you.
Czarna. Włączamy telefon. No, dobry wieczór, guys. Tu już jest koniec dnia. Znaleźliśmy jakiś hotel. No i teraz tak. Są dwa łóżka. My je sobie tutaj złączyliśmy. A Lalin już tutaj śpi. Moja żonka śpi tutaj. Trochę ciemno. O, hello. And the children. Probably ja sobie będę spał z tamtej strony. Father and son. Ah, say hi to the tour. You say hi to our friends. Hi friends, louder. Hi friends. My name is? Huh? You speak to them. They are inside. My name is Daniel. How old are you, Daniel? I'm 6 years old. And do you go to school? Yes? You say yes. Yes. Louder. Yes. Okay, do you like to ride bus? Come on, bus. Bus is coming. Bus is coming. Oh, the bus is passenger. Oh, finish. Bus is arrive. Bus is arrive. Yeah. Shang Shang is there. She is actor. But you? She is my favorite. No! Hi to daddy. To the friends. Say hi to the friends. Yeah, this is my remote control. So, this is our bed. It's like that. I command you. I command you today. My bed is there. My bed is there. That's my bed. Shang Shang is here. Daniel is there. And Lalin is there. A tak w ogóle to tak. Ponieważ po kolacji. Po kolacji ja się wyspałem w miarę, bo przyszedłem tutaj, jak się położyłem. No co, cały czas kierować po 2 godzinach snu. Wyczerpujące. Jazda na Filipinach jest wyczerpująca, mówię wam. No drogi niesamowite, a poza tym niesamowicie pojebani są ci kierowcy tutaj. No nie chcę używać brzydkich słów, ale to wiesz, oni jeżdżą jak zwierzęta. I tyle. Bez wyobraźni, skręcają. Nawet jeżdżą tak, że włączają kierunkowskaz w prawo, a skręcają sobie w lewo. Albo w ogóle zatrzymują się na środku jezdni. To, co jest z tyłu, to ich nie interesuje. No, także takie kierowanie i wiesz, myślenie za wszystkich po prostu wyczerpuje. Jak się rypłem po kolacji, spałem chyba do 2 w nocy. Teraz jest już noc, oni śpią. Mamy hotel do 12 w dzień, a jutro zmienimy sobie na inny pokój. Bo mamy plan, żeby wziąć jakiś lepszy pokój. I co, Daniel? Szansa, Johan, come on. Oh, these kids, they are crazy. They are crazy! Oh God! Okej. To co, dobranoc kochani. Będziemy nakręcać dalej jutro. Tomorrow we will record more. Mam nadzieję, że coś ciekawego. I'm sure something interesting for you. And follow us, maybe follow us. Try to subscribe. Kanał się dopiero zaczyna, więc zasubskrybujcie go. A tak jak mówię, ja jestem tutaj chyba ze 13 lat. Myślę, że 13 lat. A w Azji to już jestem pół życia. No, na moje 52 lata
W wieku 28 lat wyjechałem do Azji, do Chin. I tam byłem przez 15 lat. No, jest dużo historii do opowiadania. Jak ktoś chce przyjechać, no to na pewno myślę, że w tej sprawie będę mógł udzielić fajnych informacji i to rzeczowych. No, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.